Jesteśmy zjednoczeni i razem stoimy przy Ukrainie, chcąc jak najszybszego zakończenia działań wojennych zapoczątkowanych przez Rosję, zapewnił prezydent Andrzej Duda po wideokonferencji zorganizowanej przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z udziałem przywódców Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Polski, Unii Europejskiej oraz NATO. Trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję. Sankcji, które rzeczywiście będą dotkliwe, które spowodują, wszyscy mają nadzieję, deeskalację tych rosyjskich agresywnych zachowań. Mimo wszystkich gróźb, mimo agresywnej postawy ze strony Rosji i jej władz, my jesteśmy razem, stoimy razem przy Ukrainie, solidarnie, mówimy jednym głosem i na tym właśnie polega siła wspólnoty Zachodu, wspólnoty NATO i Unii Europejskiej. Dziękuję wszystkim, że udzielają pomocy. Dziękuję za to wielkie serce, które widać u nas Polaków, za te wszystkie zaproszenia do domów prywatnych, za przynoszenie darów, za niezwykłą ofiarność, za gotowość do wspierania. Świat to widzi i właśnie ze strony przywódców padały zapewnienia o solidarności, o gotowości wsparcia, jeżeli tylko to wsparcie będzie nam potrzebne. Także serdecznie dziękuję moim rodakom za ich niezwykłą postawę.